Kurs tylko dla papug, lekcja 18, poziom podstawowy plus. Dzień dobry. Słuchaj i mów. Zmieńmy zdania na czas przeszły. To jest czas przeszły. To jest czas teraźniejszy, a to jest czas przyszły. I będziemy teraz zmieniać zdania w czasie przyszłym, w czasie teraźniejszym na przeszły. To, co było. Państwo Kowalscy będą na wakacjach u cioci Oli na Mazurach. Jak będzie to zdanie brzmieć w czasie przeszłym? To, co już było. Jeszcze raz przeczytam. Państwo Kowalscy będą na wakacjach u cioci Oli na Mazurach. Powinno być tak. Państwo Kowalscy byli na wakacjach u cioci Oli na Mazurach. Powtórz, w czasie przyszłym. Państwo Kowalscy będą na wakacjach u cioci Oli na Mazurach. A w czasie przeszłym Państwo Kowalscy byli na wakacjach u cioci Oli na Mazurach. Państwo Kowalscy będą na wakacjach u cioci Oli na Mazurach. Państwo Kowalscy byli na wakacjach u cioci Oli na Mazurach. Zwróćcie uwagę, zmienia się tylko czasownik. Wszystko w zdaniu pozostaje takie samo. Znowu zdanie w czasie przyszłym. Piotr stara się o stypendium, ale żeby je dostać, musi napisać życiorys. Piotr starał się o stypendium, ale żeby je dostać, musiał napisać życiorys. Widzimy, że stara się, starał się dostać jako bezokolicznik, musi, musiał. Powtórz zdania za mną. Piotr stara się o stypendium, ale żeby je dostać, musi napisać życiorys. Piotr starał się o stypendium, ale żeby je dostać, musiał napisać życiorys. Także pamiętajcie, bezokolicznik jest bez zmian, natomiast tu stara się, starał się, kiedyś się starał, wczoraj się starał. Dostać nie zmienia się, bezokolicznik, musi, musiał. Piotr stara się o stypendium, ale żeby je dostać, musi napisać życiorys. Piotr stara się o stypendium, ale żeby je dostać, musiał napisać życiorys. Koleżanka Piotra wysyła list do przyjaciela. Koleżanka Piotra wysłała list do przyjaciela. Koleżanka Piotra wysyła list do przyjaciela. Koleżanka Piotra wysłała list do przyjaciela.
Koleżanka Piotra wysyła list do przyjaciela. Koleżanka Piotra wysłała list do przyjaciela. Kasia odrabia zadanie domowe. Kasia odrobiła zadanie domowe. Odrabia, odrobiła. Kasia odrobiła zadanie domowe. Kasia, przepraszam. Kasia odrabia zadanie domowe. Kasia odrobiła zadanie domowe. Powtórz. Kasia odrabia zadanie domowe. Kasia odrobiła zadanie domowe. Zenek ma brodę, więc musi zrobić nowe zdjęcie, bo na starym jest bez brody. Zenek miał brodę, więc musiał zrobić nowe zdjęcie, bo na starym był bez brody. To jeszcze to powinno być. Był, jest, tak? Zenek w tej chwili ma, a kiedyś miał. Teraz musi, a kiedyś musiał. Jest, bo na starym jest bez brody, a na starym był bez brody. Powtórz te zdanie. Zenek ma brodę, więc musi zrobić nowe zdjęcie, bo na starym jest bez brody. Zenek miał brodę, więc musiał zrobić nowe zdjęcie, bo na starym był bez brody. Zenek ma brodę, więc musi zrobić nowe zdjęcie, bo na starym jest bez brody. Zenek miał brodę, więc musiał zrobić nowe zdjęcie, bo na starym był bez brody. W styczniu jest zawsze dużo śniegu. W styczniu było zawsze dużo śniegu. Powtórz. W styczniu jest zawsze dużo śniegu. W styczniu było zawsze dużo śniegu. W styczniu jest zawsze dużo śniegu. W styczniu było zawsze dużo śniegu. Idziemy do mojego kolegi na herbatę. Szliśmy do mojego kolegi na herbatę. Idziemy, to teraz idziemy. A kiedyś szliśmy, tak? Powtórz. Idziemy do mojego kolegi na herbatę. Szliśmy do mojego kolegi na herbatę. Idziemy do mojego kolegi na herbatę. Szliśmy do mojego kolegi na herbatę. Nie wiem, jak dojechać do biura, w którym pracuje mój znajomy, ale zapytam po drodze. Nie wiedziałem, jak dojechać do biura, w którym pracował mój znajomy, ale zapytałem po drodze. Powtórz. Nie wiem, jak dojechać do biura, w którym pracuje mój znajomy, ale zapytam po drodze. Nie wiedziałem, jak dojechać do biura, w
którym pracował mój znajomy, ale zapytałem po drodze. Nie wiem, jak dojechać do biura, w którym pracuje mój znajomy, ale zapytam po drodze. Nie wiedziałem, jak dojechać do biura, w którym pracował mój znajomy, ale zapytałem po drodze. Piotr uczy się na pamięć wierszy dla dzieci. Piotr uczył się na pamięć wierszy dla dzieci. Powtórz, Piotr uczy się na pamięć wierszy dla dzieci. Piotr uczył się na pamięć wierszy dla dzieci. Piotr uczy się na pamięć wierszy dla dzieci. Piotr uczył się na pamięć wierszy dla dzieci. Adam ma kłopoty, bo nie ma pieniędzy. Adam miał kłopoty, bo nie miał pieniędzy. Powtórz, Adam ma kłopoty, bo nie ma pieniędzy. Adam miał kłopoty, bo nie miał pieniędzy. A teraz ćwiczymy. Dialog. Powtarzaj zdania na głos za mną. Wszystkie zdania. To jest twój przyjaciel Adam. To jesteś ty. Twój przyjaciel Adam, ty. Masz najlepszego przyjaciela? Masz najlepszego przyjaciela? Tak, mam. Masz najlepszego przyjaciela? Tak, mam. Jak ma na imię? Jak ma na imię? Mój najlepszy przyjaciel to Adam. Jak ma na imię? Mój najlepszy przyjaciel to Adam. Wysoki i przystojny. Włosy średniej długości, brązowe oczy. Jak wygląda? Jak wygląda? Jest bardzo wysoki i przystojny. Ma średniej długości włosy i brązowe oczy. Jak wygląda? Jest bardzo wysoki i przystojny. Ma średniej długości włosy i brązowe oczy. Jaki on jest? Śmieje się, jest zabawny, poważny. Jaki on jest? Często się śmieje i jest bardzo zabawny, ale czasami potrafi być poważny. Jaki on jest?
Często się śmieje i jest bardzo zabawny, ale czasami potrafi być poważny. Znajomy od wielu lat, znajomy od liceum. Jak długo go znasz? Jak długo go znasz? Jesteśmy przyjaciółmi od wielu lat. Znamy się od liceum. Jak długo go znasz? Jesteśmy przyjaciółmi od wielu, wielu lat. Znamy się od liceum. Chcesz więcej lekcji? Subskrybuj i ucz się i lajkuj. Dziękuję. Koniec lekcji 18. Do widzenia. Do następnej lekcji.